my! Istnieje coś takie powiedzenie jak mecz o 6 punktów i czy pan ten mecz traktuje jakoś szczególnie w stosunku do tych, które mieliśmy ostatnio? Ja, das gibt's auch in Deutschland. Tak też jest w Niemczech takie powiedzenie. Aber das ist mehr so eine psychologische Geschichte, denn es geht letztendlich nur noch um 3 Punkte in diesem Spiel. Ale to taka bardziej historia psychologiczna, bo tak naprawdę chodzi teraz o 3 punkty. Jak wygląda kontuzja? Czy pana Buchter jest gotowy na przykład do gry już? Ja, er hat gestern wieder das Training aufgenommen und leider nach ca. 60 Minuten wieder abgebrochen. Wczoraj przyszedł już na trening, niestety po 60 minutach musiał go przerwać. Und seine alte Geschichte mit dem Rücken ist wieder, hat wieder wehgetan und somit wird er nicht dabei sein. Odezwała się jego wcześniejsza kontuzja, czyli plecy, i nie będzie go teraz podczas najbliższego meczu. Niepsus und Błanik werden ebenfalls am Samstag nicht einsatzbereit sein. Podobnie Niepsuj i Błanik też nie będą obecni na najbliższym meczu. Und heute hat unser Spielführer Adam Franczak das Training auch nicht absolvieren können. Er ist später beim Arzt und wir haben noch keine genaue Diagnose. Kann sein, dass auch er uns fehlen wird. I dzisiaj nasz kapitan Adam Franczak musiał iść do lekarza. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie diagnoza. Być może, że również jego zabraknie. To na który element trener zwrócił największą uwagę po meczu podczas analizy i czy to były stałe fragmenty gry rywali, które nam sprawiły trochę kłopotów w meczu z Krakowem? Es waren genau 3 Standardsituationen und 3 Gegentore sind daraus entstanden. No tak, to były właśnie te 3 stałe elementy gry, z których powstały 3 bramki. Das ist aber kein unbekanntes Problem. No, ale nie jest to nieznany problem. Wir haben schon einen guten Überblick über Sachen, die wir noch verbessern müssen, aber es fehlt sicherlich auch ein Stück weit Zeit. No, z pewnością wiemy, co musimy poprawić, ale brakuje nam też czasu. Um dann alles perfekt zu spielen. No i właśnie to wszystko nam jest potrzebne po to, żeby móc zagrać perfekcyjnie. Ja. Sie wissen selber, in welcher Situation wir uns vor einigen Wochen befunden haben. Sami Państwo wiedzą, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się przed kilkoma tygodniami. Wir mussten schon die ganze Zeit auf einem sehr hohen Level A spielen, auch mental sehr stark sein und einen großen Spagat machen in jedem unserer Spiele. Auf der einen Seite stabil zu stehen und versuchen, aus einer guten Organisation nach vorne zu spielen. To przez długi czas musieliśmy grać na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy bardzo wysoką poprzeczkę. To było też dla nas wyzwanie takie mentalne. Musieliśmy za każdym razem być w zasadzie w rozkroku. Z jednej strony starać się utrzymać stabilność. Auf der anderen Seite, da wir einen sehr großen Rückstand hatten, noch vor einigen Wochen, mussten wir natürlich auch aktiv nach vorne spielen, kreativ, um dann auch entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Ponieważ też mieliśmy bardzo duże zaległości, z drugiej strony musieliśmy być też aktywni, kreatywni, grać do przodu po to, żeby uzyskać jak najwięcej. Deswegen ist mein Ansatz, dass man als Team auch versucht, aktiv das Spiel zu gestalten. Ich denke, das ist uns in den meisten Spielen sehr gut gelungen. Und deshalb haben wir auch viele Punkte erzielt. Wir haben auch einige Tore erzielt in diesen 12 Spielen. Und wir wissen, dass wir sicherlich das eine oder andere noch verbessern müssen. Aber das ist nun mal so. Es geht in der Kürze der Zeit nicht alles auf einmal. Wiem, co jest moim celem. Celem dla naszego zespołu jest przede wszystkim to, żeby aktywnie kreować grę na boisku, żeby grać dobre mecze. Zresztą było już ich sporo, zdobyliśmy punkty, zdobyliśmy kilka bramek w tych ostatnich 12 rozgrywkach. Wiemy też, że musimy się stale poprawiać, natomiast no, czasu też nie jest wiele, żeby móc poprawić wszystko na raz.
poprosił trenera o krótką charakterystykę najbliższego dla Termaliki. Jak ocenia ten zespół? No i czy to będzie mecz walki, czy może inaczej sobie to wyobraża? Ja, die befinden sich in der gleichen Situation wie wir. Sie spielen um den Klassenerhalt. Znajdują się w takiej samej sytuacji jak my. Chcą się utrzymać w tabeli. Sie haben das letzte Spiel ergebnistechnisch auch klar verloren. Jeśli chodzi o techniczny wynik, to ostatni mecz przegrali. Obwohl der Spielverlauf, und ich habe das Spiel gesehen, das Ergebnis gar nicht so widerspiegelt. Mimo że sam przebieg meczu, który śledziłem, wcale nie odzwierciedla tak naprawdę tego wyniku. Ja, und sie spielen zu Hause und sie werden sicherlich alles dafür tun, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. No i oczywiście grają w domu, więc z pewnością zrobią wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Das haben wir aber auch vor. Wir fahren auf jeden Fall hin und rechnen uns auch aus, dass wir da was mitnehmen können. Natomiast my jedziemy tam z takim samym celem i zamierzamy coś stamtąd przywieźć. No. Es ist ein gutes Team. Sie haben immer in den letzten Spielen immer sehr, sehr aktiv und sehr dynamisch begonnen und wir müssen von Anfang an dagegen halten und klar, letztendlich wenn der Spielverlauf es nicht hergibt, dass man vielleicht früh in Führung geht oder, muss man auf jeden Fall über den Kampf auch versuchen, Spiele zu entscheiden. Jest to z pewnością dobry zespół. Ostatnie mecze rozpoczynał zawsze aktywnie, dynamicznie, także musimy od samego początku stawiać im opór. I będziemy się starać od samego początku mieć te lepsze karty. Gdyby nam się to nie udało na samym początku i nie będziemy mieli tej przewagi, no to trzeba też walczyć. Und ich glaube, dass wir viele Elemente bisher auch zeigen konnten in unserem Spiel. Kampfbereitschaft kann man der Mannschaft nicht abstreiten. Wir haben versucht, Fußball zu spielen, wir haben versucht zu kombinieren, wir haben Chancen herausgespielt. Das Einzige, was uns noch nicht richtig gelungen ist, dass wir immer ganz stabil ohne Gegentore gespielt haben und viele dieser Chancen, die wir hatten, auch leider nicht genutzt. Aber nur über den Kampf wird es auch nicht gehen, allgemein. Und da geht es nicht nur um das nächste Spiel, sondern um die nächsten 10 Spiele. Myślę, że jeżeli chodzi o gotowość do walki, to nie można tego odmówić. Pogoni z pewnością gramy dobrą piłkę i tworzymy też wiele szans. Natomiast to, co do tej pory nam się nie udało, to utrzymać taką wysoką stabilność, próbować nie dawać przeciwnikowi szansy na strzelanie bramek. Z pewnością, jeśli chodzi o najbliższy mecz, to nie może on być tylko i wyłącznie walką, podobnie jak i 10 kolejnych rozgrywek też nie, bo to nie wszystko. Mam takie pytanie, czy na ten moment Łukasz Bruński jest lepszy od Tomasa Rasmussena, przynajmniej w treningu? Wir haben jetzt in dieser Woche gestern und heute auf dem Platz trainiert. Am Dienstag gab es nur eine Laufeinheit. Und in diesen zwei Einheiten hat gut trainiert, aber nicht nur die ganze Mannschaft. Und es geht nicht darum, ob jemand einer besser oder schlechter ist. Man kann auch das sind zwei grundverschiedene Spieler. Letztendlich geht es auch immer um die Rolle und ein Stürmer sollte auch mal ein Tor erzielen oder auch zwei und da tut er sich im Moment sehr schwer, er bemüht sich, er ärgert für die Mannschaft, aber er sieht auch in einigen Situationen auch unglücklich aus und woran das genau liegt, weiß er momentan auch nicht und darum geht es aber auch nicht. Er muss einfach weiter trainieren, weiter arbeiten und ja, das Glück erzwingen und irgendwann mal wird es funktionieren. Und, Wczoraj i dziś trenowaliśmy na boisku, natomiast we wtorek mieliśmy tylko bieganie i podczas tych dwóch jednostek treningowych wszyscy dobrze się pokazali, cała drużyna dobrze ćwiczyła, natomiast no, nie chodzi o to, żeby porównywać tych dwóch zawodników, ponieważ są oni zupełnie inni i jeżeli chodzi o napastnika, no to najistotniejsza jest jego rola. W tej chwili jest dosyć ciężko, stara się, no ale w niektórych sytuacjach wypada nieszczęśliwie i nie znamy w tej chwili powodów. Wiemy na pewno, że musi on nadal trenować i w pewnym momencie po prostu wymusić to szczęście i wymusić sukces. Seine Situation beschäftigt ihn auch. Jest on z pewnością też przejęty swoją sytuacją. No. Und deshalb versuchen wir alle im Trainerteam und auch die Mannschaft ihm so gut es geht zu helfen. Aber letztendlich muss dann in den einen oder anderen Moment selber die Entscheidung treffen und auch
die Umsetzung. Z pewnością staramy się wszyscy go wspierać, zespołem trenerskim, z całą naszą drużyną. W pewnym momencie jednak również on musi podjąć decyzję i sam przeforsować pewne rzeczy. Und er genießt auch weiterhin mein volles Vertrauen und wir brauchen ihn. Nadal cieszę się moim pełnym zaufaniem, jest nam potrzebny. Czy w związku z tak liczną absencją w kadrze kilku piłkarzy, które pewnie już nie mieli, jacyś nowi zawodnicy, którzy do tej pory nie mieli okazji pojawić się w tej choćby meczowej 18 się pojawią? Ja, wir haben jetzt nicht so viele, jetzt aktuell fehlen 4 Spieler, wir haben noch, noch morgen die eine Trainingseinheit. Wir sind aber immer noch gut aufgestellt und wir haben einen guten Mix im Kader und ich habe noch keine Entscheidung getroffen, wen ich mitnehmen werde, aber die üblichen Verdächtigen werden es in der Regel auch sein. Tak naprawdę brakuje tylko 4 zawodników i jutro jeszcze przed nami trening. Wydaje mi się, że w naszym składzie mamy dobry miks, dobrą mieszankę. Ja nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji. No i tak naprawdę w grę wchodzą ci zwykli podejrzani, co zawsze. Also wenn Sie mich konkret nach einem Namen vielleicht fragen, Murawski. Murawski ist wieder einsatzbereit und in Besitz voller Kräfte und er wird mit im Flieger sitzen. Jeśli pan pyta o konkretnie o Murawskiego, to jest on w tej chwili w 100% sprawny, gotowy do udziału w meczu i będzie z nami wspólnie siedział w Łodzi. Był trener obecny na spotkaniu Pogoni 2 Szczecin z Centrum Ostrów. W tym spotkaniu wystąpiło 8 zawodników, którzy na co dzień trenują z pierwszym zespołem. Chciałbym zapytać, jak trener ocenia ich postawę na boisku i czy któryś z nich w jakiś sposób być może przybliżył się do gry w Ekstraklasie. Sie sehen, dass ich ein großes Interesse habe, alle Spieler entsprechend gut zu behandeln, sie zu integrieren und auch sie zu beobachten. Und dieses Spiel ist immer ein guter Zeitpunkt, dass die Spieler, die nicht in der Extraklasse spielen, Wettkampfpraxis bekommen. Wiedzą Państwo, że staram się dobrze traktować wszystkich podopiecznych, integrować ich, obserwować. I ten mecz z pewnością i tego typu mecze są dobrym momentem, żeby wywołać też ducha walki, konkurencji, żeby zawodnicy mogli się sprawdzić w boju. Wir haben eine sehr junge zweite Mannschaft und da gilt es auch, sich durchzubeißen, auch über einen Kampf gewisse Situationen zu klären. Aber auch generell geht es dann auch um die Entwicklung. Also wie spielen Sie Fußball? Und letzte Woche hat die zweite Mannschaft gewonnen. Da waren ein paar ganz gute Sachen dabei. Aber man kann dieses Spiel oder Spiel in der zweiten Mannschaft nicht auf die erste Mannschaft übertragen. Mir ist wichtig, wie der Einzelne sich auf dem Platz verhält, wie er auch diese Situation annimmt. Und da war ich mit der Leistung der Beteiligten überwiegend zufrieden. Mamy bardzo młody drugi zespół i tutaj z pewnością ma on szansę, żeby w pewien sposób wywalczyć sobie przyszłą pozycję, poszczególne osoby, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby oni się też rozwijali, żeby móc obserwować, w jaki sposób zachowują się na boisku. Ostatnio drugi zespół wygrał i było sporo pozytywnych rzeczy, które zaobserwowałem. Natomiast nie można tego tak prosto przekładać, tego co się dzieje w drugim składzie na pierwszy. Ważne jest to, jak poszczególni zawodnicy pracują. Generalnie muszę powiedzieć, że byłem zadowolony z tego, co widziałem. Und wir müssen sehr wachsam sein, was die Entwicklung und gut die jungen Spieler auf ihrem Weg der Entwicklung begleiten, damit man sie nicht zu schnell verheizt. Auch bei unserem Warnik, der jetzt neu in der Extraklasse dabei ist. Ja, er hat am Sonntag gespielt und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht trainieren können. Ja, da kommt vieles zusammen. Trainingsbelastung ist sicherlich eine höhere. Dann das Spiel, dann vielleicht das Spiel auf dem Kunstrasen. Und so, wir haben mit Żurawski, Benedicek zwei Spieler gehabt, die 17 Jahre erst sind. So. Und das geht, auch das geht nicht über Nacht. So, wir müssen sie behutsam aufbauen.
Wir müssen ja von Woche zu Woche entscheiden, was für sie das Beste ist. Mal mehr trainieren, mal weniger trainieren, mal in der zweiten Mannschaft spielen lassen oder auch nicht. Und wenn ich der Meinung bin, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dann werden sie auch ins Wasser geschmissen, ins kalte Wasser, in die Extraklasse. Aber wie gesagt, meine Aufgabe und unsere Herausforderung ist ja, Pogon Stettin in der Extraklasse zu halten. Und das ist das große Ziel. Und dafür müssen wir alle uns voll und ganz der Sache widmen. Und da geht es nicht um Einzelne. Tak naprawdę musimy być bardzo czujni, ponieważ niebezpieczeństwo w przypadku młodych piłkarzy jest takie, że oni się za szybko spalą. Dlatego ważne jest to, tak jak na przykład Łanik, który grał z nami w niedzielę i później w poniedziałek, wtorek, środę nie mógł trenować, ponieważ no, to jest duże obciążenie, to są treningi, to jest sztuczna murawa. To jest dużo, dużo aspektów i w przypadku takich młodych zawodników, jak też 17-letniego Żurawskiego czy Benedyczyka, trzeba przede wszystkim dbać o to, żeby oni się rozwijali, żeby pokazywali to, co najlepsze. Jeżeli to jest stosowne, to stawiać ich w drugim zespole i wtedy decydować, czy mają grać, czy nie. Jeżeli nadejdzie odpowiedni czas, to ja też jestem gotów do tego, żeby wrzucić ich na głęboką wodę, żeby grali w Ekstraklasie. Natomiast to, co w tej chwili jest moim głównym celem, to utrzymać Pogoń w Ekstraklasie. I tutaj jakby nie chodzi o pojedynczych piłkarzy, tylko o to, żebyśmy wspólnie osiągnęli ten cel. Jak drużyna zareagowała po porażce z Krakowem? Bo trener świetnie zna piłkarzy. Czy byli przygnębieni na treningach, czy wprost przeciwnie? Starali się jak najszybciej zebrać, zmobilizować i chcą wejść na boisko, żeby udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy i wygrać najbliższy mecz. Ja, natürlich, es war die höchste Niederlage hier zu Hause, seitdem ich hier bin, unsere erste Niederlage. Das hat keinem so richtig gut geschmeckt. Natürlich. Tutaj ta pierwsza i taka najbardziej gorzka porażka, którą odnieśliśmy w domu, no nikomu nie mogła się podobać. Ja, vor allem, weil wir auch in dieser einen Woche auch über den Strich standen, also über den in der Tabelle. Sah das erste Mal eine Woche richtig positiv aus und wir wollten dieses Spiel auf jeden Fall so gestalten, dass wir punkten, am besten mit 3 Punkten. Aber der Spielverlauf hat es einfach nicht hergegeben. Dieses frühe Gegentor und dann nach 20 Minuten das zweite hat sicherlich Cracovia auch in die Karten gespielt. I ponieważ byliśmy w takiej sytuacji, że znajdowaliśmy się w końcu ponad kreską w tabeli, chcieliśmy też bardzo, bardzo nam na tym zależało, żeby zdobyć 3 punkty. No niestety przebieg gry nam tego uniemożliwił. Po pierwszej bramce, po 20 minutach była już druga i było ciężko. Solche Szenarien kann man natürlich nicht im Training nachstellen. Trudno jest sobie przygotować tego typu scenariusze podczas treningu, je wypracowywać. Ja, genauso wenig wie zu sagen, okay, ich im nächsten Spiel will ich in der 5. Minute ein Eckballtor erzielen und in der 20. Minute mein zweites Tor erzielen. Das geht nicht. Also wer sowas erzählt, wir müssen uns immer der jeweiligen Situation, die vorhanden ist, stellen. Dokładnie tak samo niemożliwe jest to, żeby sobie zaplanować podczas treningu, że w 5. minucie strzelimy bramkę z rzutu rożnego, a w 20. kolejną. No to są sytuacje niemożliwe do zaplanowania, do przygotowania. Chodzi o to, żeby na bieżąco stawiać czoła temu, co się dzieje w danej minucie na boisku. Genauso kann man auch jede Situation positiv oder negativ sehen. To jest alles eine Frage der Sichtweise. I tak samo na każdą sytuację możemy spojrzeć pozytywnie lub negatywnie. To wszystko jest kwestia perspektywy. Manche sagen, wir haben Glück, dass die anderen verloren haben. Deswegen sind wir immer noch auf einem besseren Tabellenplatz als vorher. Niektórzy mówią, mamy szczęście, bo inni przegrali i z tego powodu jesteśmy jeszcze na jakimś tam lepszym miejscu w tabeli. Und ich habe meiner Mannschaft erklärt, dass ich das nicht so sehe. Ja natomiast mówię zespołowi, że ja na to patrzę inaczej. Dass es so gekommen ist, ist das Resultat aus den letzten Wochen, weil wir viele Punkte erspielt haben und erzielt haben. To, że doszło do takiej sytuacji, to był wynik ostatnich tygodni, wynik zdobytych punktów.
Und selbst in diesem Spiel, das sicherlich nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, hat unser Team bis zum Ende versucht, nach vorne zu spielen und versucht, ja, ein Tor zu erzielen. Das ist uns nicht gelungen. Da haben wir vielleicht in der einen oder anderen Situation zu viel spielen wollen, hätten vielleicht etwas mehr mit Gewalt, mit irgendeinem Mittel irgendein Tor zu erzielen. Aber dieses Glücksmoment sollte nicht sein am letzten Spiel. Und dennoch hat unser Team viel investiert. Und deshalb sehe ich uns auf einem guten Weg, weil wir haben noch viele Spiele vor uns. Und glauben Sie mir sicherlich, dass aus meiner Sicht das eine sehr gute Richtung ist, nicht auf Glück zu spielen oder nur auf lange Bälle zu hoffen oder nur auf Freistöße oder Standardsituationen zu hoffen. Ich bin der Meinung, da gehört viel mehr dazu, und das Gute ist, dass unsere Mannschaft sehr viel mehr auch umsetzen kann. I to też jest tak, że ten mecz nie przebiegał w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, ale trzeba też powiedzieć, że do samego końca nasi zawodnicy starali się zdobyć bramkę. Może czasami za bardzo chcieli grać, może trzeba było trochę pokazać więcej siły, może więcej walki na boisku. No z pewnością nie nastąpił ten moment szczęścia i zainwestowaliśmy jednak bardzo dużo i jestem przekonany, że i tak znajdujemy się na dobrej drodze, bo przed nami jeszcze dużo zaplanowanych rozgrywek. I tak naprawdę nie można się tutaj koncentrować i mieć nadziei, że albo będziemy mieli szczęście i wtedy wszystko pójdzie dobrze, albo długie podania nam zapewnią sukces, albo powiedzmy te stałe elementy gry. Jestem przekonany, że tutaj jest o wiele więcej elementów, które dopiero w odpowiednim połączeniu są w stanie nam dać sukces i jestem pewien, że jesteśmy w stanie go osiągnąć. Pytanie o Sebę Kowalczyka, bo on, jeśli dobrze liczę, to pana trenera zagrał dokładnie 0 minut, czyli w ogóle nie zagrał. Jak on daleko ma do tego składu i co musi jeszcze zrobić, żeby móc w końcu wydobywać? Wieso Franz jest gerade nach tym Kowalczyk? Dlaczego pyta pan akurat o tego zawodnika? Myślę, że ma talent, a w ogóle nie gra. Ich denke, der ist talentiert und der spielt gar nicht. Es gibt andere, die haben auch Talent und spielen auch nicht. Są też inni zawodnicy utalentowani i oni również nie grają. Das ist jetzt sehr mühselig, Ihnen das zu erklären. Er trainiert gut, er ist ein talentierter Spieler, er ist ein Spieler aus der Akademie und der sehr viel Herz auch auf dem Spielfeld zeigt. Aber wie gesagt, wir müssen diese Gesamtsituation sehen. Wir können nicht jede Woche 5 Spieler einsetzen, damit wir sehen, ob dieses Talent auch wirklich in der Extraklasse auch besteht, sondern wir müssen das Gesamte sehen. Und dann gibt es immer noch auch gewisse Positionen. Auf welche Position soll ich ihn spielen lassen? Ja? Wenn Sie jetzt die Mannschaft von Cracovia gesehen haben, die war im Schnitt 1,90 Meter groß. Und dann, wenn ich jetzt mit 6 oder 7 oder 8 Spielern mit 8 Kowalczyks in der Extraklasse spiele, da werden mich einige fragen, also bist du denn bescheuert, warum lässt du eine kleine Mannschaft spielen, wir brauchen in der Extraklasse eine große Mannschaft und. Also auch er muss sich gedulden und er weiß das auch, und ich rede sehr viel mit den Spielern, ich investiere sehr viel Zeit in Kommunikation, und die müssen sich alle nur ein bisschen gedulden, und wenn sie die Möglichkeiten bekommen, hoffe ich doch, dass sie sie nutzen, aber auch wie zum Beispiel Liskowski, im letzten Spiel in der ersten Halbzeit, sagen wir es mal so, ein unterdurchschnittliches Spiel gezeigt hat. Selbst er ist da jetzt nicht abgeschrieben. Es geht weiter. Wir haben das Spiel dann analysiert. Wir haben sehr lange und intensiv miteinander gesprochen. Ich habe ihm einen Weg gezeigt, was er machen muss, sowohl im Training als auch in den Spielen, wenn er die Möglichkeit bekommt. Und ja, es ist ein stetiger Prozess, und viel Arbeit und Geduld müssen wir mitbringen. To jest tak, że najistotniejsza jest to ogólna sytuacja. Oczywiście Kowalczyk dobrze pracuje na treningach, jest utalentowany, jest podopiecznym akademii i też wkłada dużo serca w pracę na boisku. Natomiast dla nas istotna jest ogólna sytuacja. Nie możemy sobie na to pozwolić, żeby umieszczać 5 młodych zawodników w pierwszym zespole i
patrzeć, jak oni się sprawdzą. Istotne są poszczególne pozycje na boisku. Poza tym nie wiem, czy widział Pan, jak wyglądał zespół Krakowi na ostatnim meczu. Zawodnicy mają wzrost po 1,90 m. Kiedy wystawimy taki mały zespół, takich 6-8 Kowalczyków, to będą tacy, którzy się mnie zapytają, czy nie zwariowałem, tak, że wystawiam taki mały zespół w momencie, kiedy on powinien być duży. Także z pewnością muszą ci młodzi zawodnicy być cierpliwi. Ja też bardzo dużo rozmawiam, bardzo dużo analizuję i oni otrzymują swoje szanse. Ja Listkowski na przykład w ostatnim meczu w pierwszej połowie no też się nie popisał, ale mimo to nie jest wskazany na to, że będzie odsunięty. Rozmawiałem z nim na ten temat, analizowaliśmy sytuację, pokazałem mu drogę, powiedziałem, co ma zrobić. I to jest proces w stosunku do wszystkich zawodników. Trzeba pracować, rozwijać się i przede wszystkim też wykazać taką dużą dozą cierpliwości. Bei jungen Spielern verläuft die Entwicklung, vor allem bei jungen Spielern, diese Auf und Abs unterschiedlich. Und es kann sein, dass in zwei Wochen einer von diesen Spielern auf einmal einen Riesensprung nach vorne macht. Wie gesagt, wir haben sie täglich im Blickfeld und sie wissen auch, dass sie bei uns gut aufgehoben sind und dass sie auch gute Trainingseinheiten absolvieren können und sich entwickeln können bei uns. W przypadku młodych piłkarzy też jest tak, że oni bardzo szybko, czasami u nich dokonują się ogromne zmiany i być może, że w przeciągu 2 tygodni dokonują ogromnego skoku do przodu. Obserwujemy ich codziennie, bardzo, bardzo się na nich koncentrujemy. Oni również o tym wiedzą, że mają u nas dużą szansę, że mają dobre możliwości, żeby się rozwijać i trenować.